No i co, Przemku? Pewnie kilka osób już nas zna z naszego wcześniejszego filmu. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować serię Zanet Matrix producenta Starfisha. No wiadomo, Starfish, nasz sponsor. Aczkolwiek jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że tak naprawdę nie musimy wam specjalnie reklamować tych Zanet, bądź też być niezgodnymi ze sobą, bo po prostu używamy ich na co dzień. A jak sami wiecie, grunt to Poznaj Zanety. My na tych Zanetach mówimy w zasadzie pierwszy, cały sezon. Tak. Pierwszy, ale cały sezon, więc zdążyliśmy poznać te Zanety. Twoje zdanie na ten temat? Jak dla mnie jest to rewelacyjna Zaneta. Naprawdę w dobrych pieniądzach. Sprzedaży detalicznej można dosyć ciekawie kupić. Sprawdzała mi się... No w granicach 6-7 zł zależy. Słuchajcie, ważna rzecz. Są to Zanety ze średniej cenowej półki. Tak. Ale nam sprawdzają się na zawodach. Jak najbardziej. Nieraz nas przekonaliśmy się na osobiście. I tutaj celowo też trochę tak naprawdę nie zaczynamy od serii number one. Która jest rewelacyjna. Która jest absolutnie petardą i myślę, że niedługo będziemy mogli ją całą zaprezentować. To ta seria jest tak naprawdę przeznaczona dla ludzi, którzy nie tylko startują w zawodach tej wyższej rangi, ale tak naprawdę dla tych, którzy startują sobie w kole. Dokładnie. W zawodach, ale ich na co dzień nawet, którzy łowią. Nie muszą kupować, czy też nie chcą kupować zanęt po 20 parę złotych, bo nie widzą w tym sensu, bo na przykład nie czują presji takiego wyczynowego łowienia. Dokładnie. Potrzebują zanęty, która będzie optymalna, będzie dobra. Dobra. Za dobre pieniądze. W dobrych pieniądzach i tak naprawdę kompletna. Dokładnie. Czyli mówiąc krótko. Na przykład Matrix. Czyli na przykład Matrix, który jest świetną zanętą. Dlaczego? Bo do niej nie trzeba nic dodawać. Ja wręcz twierdzę, że do tej serii... Musimy do niej dodać na pewno. Coś. Wodę. Wodę, okej. Okay. Poza wodą. Ja będę się upierał, że te zanęty dodatkami można tylko popsuć. Pewnie też będziemy o tym mówić w późniejszych odcinkach. Dlaczego łączymy ze sobą niektóre zanęty? No, żeby ryby mogły wybrać sobie odpowiednią frakcję. Tak, albo poprawiamy pracę zanęty leszczowej zanętą płciową. Nie po to, żeby łowić płotki, ale właśnie po to, żeby tak naprawdę poprawić pracę zanęty. To jest ważne, o tym kiedyś powiemy na pewno. Co oznaczają to tak naprawdę napisy na zanętach, bo jak wiecie, ryby raczej czytać nie umieją. Z pewnością. Nie sądzę też, żeby widziały wszystkie paczki na półkach w sklepach, a jednak... Czymś się różnią od siebie te zanęty. Tak, i głównie kiedy mamy napisane leszcz, płoć, w tej serii znajdziemy jeszcze karp. Karp i karaś i karp. I karp, też w różnych kolorach. To będziemy wiedzieć tak naprawdę o granulacji zanęty, pracy zanęty. O pracy zanęty. A kolor widać przez paczkę. My najczęściej używamy mimo wszystko czarnych albo żółtych zanęt. Dokładnie. Czasem mieszamy je ze sobą, żeby nieco te zanęty przyciemnić. Natomiast używamy tych zanęt też tak mało, że głównie kolor regulujemy sobie gliną i ziemią. Dokładnie. Więc tak naprawdę kolor nie ma większego znaczenia dla nas. Ja myślę, że weźmiemy sobie wiadro. Czekaj, 3-4. Wiaderko czyste. Wiaderko czyste. Bartek się nie przygotował. Ale wiadomo, nadrobił sprawę. Otworzymy sobie paczkę leszczowej zanęty. Chodź tutaj bliżej. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli granulację tej zanęty. Jej kolor. To jest leszcz w wersji żółtej. Taka zanęta o różnych frakcjach. Ona jest średnio zgranulowana. To znaczy nie jest to pył. Tutaj widać takie grubsze frakcje. Na pewno jakieś orzechy. Myślę, że też kawałki czekolady tutaj znajdziemy. Pieczywko fluo. Jeżeli chodzi o zapach tej zanęty, no to jest on taki dość neutralny, co moim zdaniem jest kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że duże ryby raczej nie lubią mocnych zapachów. Dzięki temu też tą zanętę będziemy mogli sobie ukierunkować w zależności od łowiska, bo na części łowisk sprawdzą się zapachy słodkie, takie jak karmel, wanilia, spekulatus, czyli taki ciastkowy zapach. Natomiast na niektórych będziemy używać zapachów ziołowych, czyli na przykład taki leszczowy ziołowy zapach to kolendra,
więc tutaj spokojnie możemy tą zanętę sobie ukierunkować. Aczkolwiek ona sama w sobie jest ok, bo ma bardzo naturalny i neutralny zapach. Jeżeli chodzi o smak, uwaga, będę jadł. Bardzo słodka zanęta. Bardzo słodka. Widać, że jest tutaj dużo pieczywa cukierniczego. No to jest o tyle istotne, że leszcze lubią słodko zjeść. Grubo i słodko. Odpowiednia ilość robaków do tego. Mamy naprawdę petardę zanętę. Otworzymy sobie jeszcze za chwilę, wyczyścimy wiadro, bo Bartek nie ma drugiego. Otworzymy sobie zanętę. Mam, ale nie jest czarną. I zobaczymy, czym różnią się te dwie zanęty. Dobra, to zajmiemy się teraz pociową zanętą. Tutaj mamy ją w wersji czarnej. Ona występuje w jakby naturalnym kolorze, w czerwonym i czarnym. Czerwoną chyba nawet gdzieś tą mamy. Tak, mamy też czerwoną. No dobra, otwórzmy, zobaczmy, co mamy w środku. Zdecydowanie, zobaczcie, zanęta jest drobniejsza. O ziołowo takim niezbadanym zapachu. Co czujesz? Kolendrę. Kolendra zdecydowanie. Drobna zanęta. No tutaj mamy, tak jak mówię, w wersji czarnej, więc te cząstki będą mniej widoczne, ale mamy zdecydowanie tutaj widoczne nasiona konopi prażonych. Mamy siemię lniane, więc mamy dużo takich frakcji pracujących. To widać, że tu są jakieś łupiny. Pieczywko. Jest pieczywo na pewno. Zanęta drobna, przede wszystkim drobna. W tej wersji czarnej jest to też fajne, bo to taka zanęta na chłodne pory roku. I teraz, żebyście jakby nie łączyli tego tylko i wyłącznie z pociami naszymi rodzimymi, ponieważ ta zanęta świetnie sprawdza się również na leszcze. Zawsze wtedy, kiedy leszcze będziemy łowić z opadu, one będą pobierały pokarm w połowie wody, w toni. Zawsze pamiętajcie, że zanęta pociowa sprawdzi się świetnie. Zwłaszcza, że ta nie jest przesadzona z zapachem, więc nie będzie odstraszać ryb. Te zapachy w tych zanętach są bardzo stonowane, są fajne, zrównoważone. Nie będą odstraszały ryb. To jest ważne, bo jest taka stara zasada w wędkarstwie, mówiąca o tym, że dodanie zapachu do zanęty bardzo szybko ryby przyciąga, ale też bardzo szybko je odstrasza. O tym pewnie też powiemy przy okazji omawiania atraktorów. Kiedy je dodajemy, dlaczego i czy w ogóle je dodajemy. Natomiast te zanęty mają bardzo stonowany, zrównoważony zapach. Dzięki temu są optymalne na w zasadzie każdą porę roku, a gdy trzeba tego zapachu na przykład w trudnej wodzie dodać, no to mamy takie pole manewru i będziemy mogli spokojnie jeszcze odrobinę te zanęty zmodyfikować. Jak smakowaliśmy leszczową, była bardzo słodka. Ta zanęta jest słodko-gorzka, czyli taka jak pocie lubią. Oczywiście w zimnych porach roku, późną jesienią, zimą, tak jak teraz, kiedy w zasadzie mamy tej zimy piękną jesień, możemy dodać odrobinę soli, nie trzeba. Pamiętajcie też, że sól zabija jokersa. Natomiast myślę, że tutaj o tej zanęcie powiedzieliśmy wszystko. Zastanawiam się, czy może nie pokażemy, jak te zanęty pracują w wodzie. Mamy tubę. Słuchajcie, mamy pół kilo zanęty wsypane z tej paczki. Około oczywiście, nie ważyliśmy tego, ale chciałbym też pokazać, ile tak naprawdę wejdzie nam wody w to pół kilo. Zaczynamy od 250 ml, oczywiście nie na raz. Myślę, że ściągnęliśmy z tego około setki. Wiadomo, że zanęta z tej półki cenowej ma w sobie więcej pieczywa, więc będzie tej wody potrzebować znacznie więcej niż zanęty, które tego pieczywa mają mało. Widać też, że ona już tę wodę wchłania dość szybko, ale też nie klei za bardzo. Czyli pozostawiamy pracę, jak to w płciowej zanęcie. Myślę, że następne 100 ml dodaliśmy, pół kilo zanęty. No i tu już widać, że ta wilgoć jest odpowiednia. To będzie oczywiście wstępne na wilżenie,
już nie będziemy was zanudzać, my tą zanętę sobie za chwilę przetrzemy. Poczekamy około 10 minut, żeby ona wchłonęła, żeby ta praca i efekt, który wam pokażemy, był miarodajny tak naprawdę, bo przecież na zawodach też nie jest tak, że rozrabiamy zanętę i wrzucamy ją prosto do wody. Dajemy jej wchłonąć tę wodę, zobaczymy ile będziemy musieli dodać, ale to już zrobimy sobie za kulisami. Dobra, zanętę mamy przesianą. Ona chwilkę odstała, wchłonęła wodę, już nie klei tak bardzo jak na początku. Na jeziorze pewnie gdybym chciał, żeby ona się rozbijała o taflę wody i spadała chmurą, gdybym łowił drobne ryby. Albo na przykład, daj Boże, przyjdzie nam łowić jeszcze gdzieś na lodzie. Taka konsystencja jest bardzo fajna, żeby łowić w słupie. Natomiast no chciałbym, żeby ta zanęta była trochę bardziej domoczona. Taka konsystencja, powiedzmy, płciowej zanęty na kanał. Więc ja dodam resztę wody, czyli tak naprawdę na pół kilo zanęty płciowej. Poszła nam szklanka wody, czyli 250 ml. I ona jest już naprawdę w porządku. Czyli musielibyśmy liczyć, że na kilogram zanęty Matrix płciowej potrzebujemy około pół litra wody, żeby ją właściwie namoczyć. To taka informacja dla ludzi, którzy nie lubią mocno kombinować, wolą mieć gotowe przepisy. Nasz przepis jest taki właśnie, że na kilo zanęty około pół litra wody. Wiadomo, że w lato, kiedy ta zanęta wysycha, to może być nieco więcej, jesienią trochę mniej. Wrzućmy kulkę zanęty do wody. Taka kulka, czy na tak zwane 3. To jest taka ilość uścisków, która powinna formować nam kulki mniej więcej na kanał, ale na jezioro, jak też chcemy, żeby ta zanęta do dna doszła. To jest oczywiście jakby mój pogląd, że tak sobie kiedyś wymyśliłem i to mi się sprawdza, że jeżeli zanęta jest klejona na 3 razy i trzyma formę, trzyma kształt, jest plastyczna, to nadaje się spokojnie do łowienia z dna. Jak widzimy, ta zanęta momentalnie pracuje, mimo tego, że była dość mocno sklejona, była dość plastyczna, to na dnie te cząstki praktycznie momentalnie się uwalniają. Jest to zanęta lekka, oczywiście też bierzemy poprawkę na to, że na jeziorach będziemy dawać pewnie więcej ziemi bochatowskiej. Ta zanęta będzie pewnie podobnie pracować, ale możemy też przygasić jej pracę gliną. Wiadomo, że kiedy dodamy gliny i przetrzemy przez sito, to też ta praca będzie jeszcze bardziej zgaszona. Tak czy inaczej widać, że zanęta pracuje bardzo ładnie. Czyli płciowa zanęta, pracująca. Czyli zdecydowanie płciowa zanęta, mocno pracująca. Tutaj widać ziarna konopi ewidentnie, które się unoszą, prażona konopia. Ale zobaczcie też bardzo fajna rzecz, że jakby się mocniej przyjrzeć, to dookoła tej kuli powstaje taka mgiełka z tych bardzo drobnych frakcji. To też gdybyśmy spróbowali sobie wyobrazić, że tu ryby będą krążyć, one oczywiście będą unosić te frakcje, a co za tym idzie, ta zanęta jeszcze lepiej będzie pracować. Ważna rzecz. Ta zanęta oczywiście jest zrobiona na świeżo. Gdybyśmy ją trochę tam dopracowali nad wodą, pewnie dali jej jeszcze chwilę odpocząć, połączyli z ziemią czy z gliną, ona by pracowała trochę wolniej. Pracę zanęty płciowej, tak samo jak wszystkich innych zanęt, będziemy regulować sobie jeszcze dodatkowo klejem, glinami. Więc ten czas, kiedy zanęta zalega sobie na dnie, jak szybko się rozmyje, no jest determinowany tym, jakich glin i ziem użyjemy. Proszę zobaczyć też coś, co charakteryzuje te zanęty. To, że ona się nie odbarwia w wodzie. Użyliśmy zanęty czarnej i ona rzeczywiście czarna jest. To nie jest tak, że za chwilę ta zanęta robi się żółta, ponieważ składniki barwione są już na etapie produkcji, więc nie mamy takiego efektu, który niestety zdarza się u innych producentów, z czym my się spotkaliśmy wielokrotnie, testując różne zanęty, że wrzucamy do wody zanętę czarną, no, później się okazuje, że ona tak naprawdę jest żółta, bo barwnik został wypłukany. Tutaj takiego efektu nie mamy, ona trzyma kolor. Widać też czerwone pieczywo fluo,
bardzo lubiane przez płocie. Jest taka zasada dla tych naszych początkujących kolegów, że płocie wolą pieczywo fluoczerwone, leszcze żółte, aczkolwiek nie ma absolutnie tutaj reguły. To jest taka zasada, ktoś kiedyś ją przytoczył. Natomiast ja uważam osobiście, że jakby to nie ma większego znaczenia. Rzeczywiście żółty kolor jakby selekcjonuje większe ryby, ale zauważcie też, że na przykład bardzo często jest tak, że jak łowimy sobie na pinki płocie, to większe egzemplarze odławiamy często na żółte pinki, a mniejsze na czerwone. Więc tutaj różnica kolorów nie ma większego znaczenia, to jest doświadczenie. Słuchajcie, mamy zalętę żółtą leszczową. Tak naprawdę chodzi o to, żeby sprawdzić, ile wody więcej, czy też mniej w tą zalętę wejdzie. Znowu na początek około 100 ml. Od razu widać, że to jest dużo cięższa zanęta. Ona się zbryla. Ona tak bardzo jak się zbryla, tak bardzo chłonie wodę. Bo ona wcale nie klei praktycznie jeszcze. Też to, co mi się rzuca tak naprawdę w tych zanętach, kiedy je się rozrabia, to, że w czasie rozrabiania ten aromat się uwalnia, czyli woda go wzmacnia. To dobrze, bo on wtedy ma wabić ryby, kiedy zanęta jest mokra, a nie jest w paczce. Zresztą nie kupujemy zanęty na nos nigdy. Proszę, na początku wydaje się, że przy użyciu 220-230 ml wody zanęta nam się robi lekko nawet przemoczona, ale jestem pewien, że jak ją zostawimy tutaj na 10 minut, to ona całą tą wodę wchłonie, będzie znowu sucha. Oczywiście przetrzemy ją przez sito, tak jak poprzednią, i będziemy działać dalej. Weźmy ją przez sito. Granulacja jest najbardziej ok. Kiedy przecieraliśmy zanętę przez sito 3 mm, to tak naprawdę zostały nam na sicie arachidy. Więc to też jest taka informacja, że można selekcjonować troszeczkę większe ryby. Zanęta na pewno wpiła dość dużo wody. Myślę, że ją sobie tutaj resztką namoczymy. Wychodzi na to, że tak naprawdę i płciowa, i leszczowa zanęta podobnie potrzebują wody. Ta jest ewidentnie cięższą zanętą. Znaczy ma na pewno więcej składników wiążących. Więc myślę, że tutaj zobaczymy w tubie za chwilę, że ona zdecydowanie inaczej pracuje. To na pewno nie będzie taka burza w wodzie, jak przed chwilą na płciowej zanęcie. Raz, dwa i trzy. Konsystencja taka, że można spokojnie było łowić chyba nawet w rzece. No słychać było, że to jest cięższa zanęta, dużo cięższa. I teraz zobaczmy. Ta zanęta praktycznie nie rozkłada się do góry. Oczywiście jakieś tam frakcje, które będą się unosić. Też pamiętajmy, że ta zanęta jest znowu na świeżo. Gdyby odstała pół godziny, ta praca też na pewno była bardziej zgaszona, ale ona pracuje do dołu. Zobaczcie, te cząstki w bardzo nieznacznym stopniu odrywają się do góry. Jest to naturalne. Chociażby łupiny orzechów arachidowych, które będą się tutaj znajdować, no będą windowały do góry, ale zanęta pracuje w dół. Ona będzie dywanować. W momencie, kiedy będziemy mieli łowienie w rzece, to powstanie nam taki dywan. Nie będzie je wypłukiwać z nurtem. Tutaj też nie ma tego efektu chmury. Zobaczcie, że zanęta dużo, dużo wolniej się rozkłada. I to jest tak naprawdę coś, o czym będziemy rozmawiać kiedyś tam przy okazji, że to, że jest napisane na paczce leszcz, nie oznacza, że nie będziemy łowić dużych płoci, albo nie będziemy w ogóle łowić płoci. One spokojnie w tę zalętę sobie wejdą. Natomiast to, że jest napisane leszcz, dla mnie jako osoby, która już kilka lat łowi, no to jest informacja, że to jest właśnie zalęta wolno pracująca, czyli pracująca przy dnie. Będzie dobra zarówno na leszcze, liny, karpie i wszystkie ryby spokojnego żeru, które pobierają pokarm z dna. Jak widzicie, część tych cząstek, które się unoszą, one spokojnie będą wabić płocie, będą wabić wzęgi, ale główną
pracą tej zanęty to jest praca w dół, czyli tak naprawdę wszystkie ryby te, które żerują przy dnie. Kilka słów na podsumowanie. Zanęty Matrix. Zdecydowanie zanęty dla tych, którzy cenią sobie budżet i jakość w dobrych pieniądzach. Czyli tak naprawdę najlepszy moim zdaniem tutaj w tej półce cenowej stosunek jakości do ceny. Zdecydowanie. Produkty w pełni naturalne. To też widzieliśmy. Tak, jeszcze żyje. Smakowałem zanęty i żyje. Więc produkt w pełni naturalny. Ja osobiście polecam zarówno tym, którzy łowią rekreacyjnie, jak i tym, którzy startują w zawodach. Ważne jest to, żeby te zanęty poznać. I dobrze rozrobić. I dobrze jest, tak, dobrze jest rozrobić. Nie kombinować z zapachami. Jasne. Ja w ogóle proponuję, żebyście robili sobie takie testy, jak my dzisiaj w domu. Jeżeli ktoś ma tubę do wyważania, fajnie. To może być większy słoik, akwarium. Tak naprawdę, jeżeli rozrobicie sobie paczkę zanęty w domu, tak jakbyście chcieli, żeby ona wyglądała, czyli tak jakbyście ją rzucili do wody, to zobaczycie, jak szybko ta zanęta w wodzie wam się rozłoży. To będzie woda stojąca, czyli tak naprawdę to może być wanna. Możecie do tego sobie wyobrazić, że jest uciąg i odpowiednio skrócić ten czas rozkładania zanęty. Ale niezależnie od tego, czy to będą zanęty starfisha, czy jakiekolwiek inne, jeżeli chcecie tak naprawdę je stosować świadomie, musicie je wcześniej poznać. To trzeba te zanęty poznać tak naprawdę. Jak i pracują. Pamiętajcie też o jednej ważnej rzeczy. My często dostajemy takie zapytania, czy te zanęty są skuteczne. No nie jest miarodajnym jeden wypad na ryby określający tak, zanęty. Dokładnie, bo czasem jest tak, że gdybyśmy wrzucili bułkę tartą do wody, to też połowimy. A czasem jest tak, że gdybyśmy wrzucili tam złotą zanętę, to nie ma szans, bo łowimy w studni. Więc słuchajcie, tak naprawdę dlatego też omawiamy te zanęty po sezonie stosowania. Poznaliśmy je. Wiemy, jak się zachowują, wiemy, jak ich używać. Tak, dokładnie. Pomogły nam kilka razy. No, ja myślę, że tutaj odpowiednie wyniki. Nasz ulubiony kolega, czyli dziadek, powiedziałby wam najwięcej, bo on wygrywał na tej zanęcie mnóstwo zawodów. Seria number one, o której będziemy mówić pewnie niedługo. To chyba poświęcimy niedługo. Nawet dwa odcinki na serię number one. Pewnie tak, bo to jest moja ulubiona zanęta ze Starfisha. Moja też. Ale dziadek, no mówiąc krótko, kopie nam tyłek. Zanęta za 7 zł. Tak, z Matrixem, więc tutaj jakby myślę, że półka cenowa nie gra roli. Zanęty są po prostu skuteczne. Wabią ryby. Pamiętajcie też, że jakby zadaniem zanęty jest zwabienie i utrzymanie w łowisku jak największej ilości ryb. Od tego, czy wynik zależy od was, od tego, jak szybko będziecie te ryby odławiać. Nie można powiedzieć, że ktoś na markowej zanęcie, te też są markowe, ale że ktoś na francuskiej czy belgijskiej zanęcie wygrał, bo ta zanęta jest lepsza. Nie. Być może po prostu szybciej łowił, że mieliśmy w łowisku tyle samo ryb. Tylko był po prostu skuteczniejszy. Zgadza się, więc pamiętajcie, że zadaniem zanęty jest sprowadzenie ryb w łowisko. Te zanęty świetnie to zadanie spełniają. A czy my to wykorzystamy? To już zależy od nas. Tylko i wyłącznie. Na koniec powiemy wam tylko tyle, że gdybyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tych zanęt, moglibyśmy wam w czymś doradzić, albo chcielibyście po prostu dowiedzieć się więcej o tych zanętach i o innych zanętach Starfisha, które stosujemy. To co, zapraszamy na naszego Facebooka, tak, Kujawy Fishing Team. Tam możecie wysyłać nam prywatne wiadomości. Postaramy się odpowiedzieć na każdą. Tak, no raczej odpowiadamy dość szybko. Jak nam wypada praca, no to wiadomo, że chwilkę trzeba poczekać. Natomiast na wszystkie wiadomości odpowiadamy. I tutaj możecie śmiało nam zadawać pytania. Co za Przemku, ja mam do ciebie konkretną informację. Dajesz. Mamy zanętę to, co jedziemy na ryby. Widzimy się jutro rano nad kanałem. Tak jest. Piąteczka. Dziękuję.